Tomasz Hajto, nasz stały ekspert. Najlepszy mecz w karierze, jeżeli chodzi o spotkania towarzyskie. Rok 98 przeciwko Rosji. Dwie bramki, asysta Tomek, tak? No, tak. Jakoś man of the match, tak? Tak, jakoś się udało. Jakaś nagroda była wtedy za to, czy nie? Stotolotka. Ile dostałeś? Nie pamiętam, taki czek, bo daliśmy to. Przekazałem to wtedy, pamiętam, na dzieci niewidome i niedowidzące w Krakowie, no bo suma to nie była jakaś taka powalająca, żeby to dzielić gdzieś w szatni. Jaka to była suma? Ja nie pamiętam, ten czek mam w domu, zostawiłem na pamiątkę, to taki naprawdę duży, musieliby znaleźć, bo jest zdjęcie w internecie, ale nie pamiętam, czy to było 100 tysięcy, czy 100 milionów, bo to takie sumy 100 wtedy... 100 milionów dobre pieniądze. Bo to takie sumy wtedy chodziły, to był 90... czekaj, 8 rok? 90... Janusz Wójcik, tak? Tak, 100 milionów. Aha, stadionie... to mówiłeś, że 20 milionów złotych gdzieś tam przebalowałeś, to 1/5 tego, co dostałeś wtedy, tak, czy nie? to była 1/100. Ale dla ciebie coś zostało. No fajnie, dobrze, cieszę się bardzo. Tak, widziałem przelew ostatnio, widziałem, dziękuję bardzo. Że nasze studio, takie krótkie wspomnienie tego, co działo się w naszym plenerowym, pięknym studiu w Bad Waltersdorf. Powsiegda budiet słońce, powsiegda budiet nieba, powsiegda budiet zborna, powsiegda buduja. Każdy dzisiaj może pozdrowić panią z rosyjskiego, także ja pozdrawiam panią profesor Schmidt. Zbyszek. Ja panią profesor Kolano. Pani profesor Torbicką. Ja nie pamiętam. Tak, Wojtek nie pamiętał, ja też nie pamiętam, prawdę powiedziawszy, mojej pani. Znaczy, pamiętam panią z rosyjskiego, ale nie pamiętam jej nazwiska. Dziennikarz mówi tak, no ale ty pracujesz, mówi do Czerczesowa, w dziwnych miejscach na świecie. A Czerczesow na to mówi, co masz na myśli? No dziwnych miejscach. A jakie miejsce w moim życiu jest dziwne, żebym ja pracował? No Terek Grozny to dziwne miejsce. Mówi, co? Dziwne? Mówi, to jest 50 kilometrów od miejsca, gdzie ja się urodziłem. To jest w ogóle przy miejscu mojego narodzenia. To co za dziwne miejsce dla ciebie? No nie, ale Terek Grozny to bardzo dziwne miejsce, bo to Czeczenia i to... To jak do ciebie to jest dziwne miejsce, to chyba kończymy ten wywiad. Musiałem tam uspokajać atmosferę, bo Stanisław Czerczesow się zagotował na dziennikarza Kikera. No także, słuchajcie... A na konferencji prasowej, no, kiedy został wybrany trenerem i go zapytali, co pan teraz zrobi z tymi zawodnikami, którzy no, pobalowali tam na finałach mistrzostw Europy we Francji, no to pamiętasz, co on powiedział, on tak siedzi i mówi, no faktycznie muszę z nimi porozmawiać. No to co pan wyrzuci, zawiesi? On mówi, muszę się zapytać, czemu mnie nie zaprosili. A trochę szampanów to było, no, nie? Więc on też ma dobre poczucie humoru. Ja będę nie pije alkoholu. Ale wiesz, a wszyscy już jakby wieszczyli koniec, szczerze, tak? Powiem, napisałem do Marcina, napisałem do trenera Górnika Marcina dzisiaj SMS-a, mówię, zaczynam się uczyć składu, bo z 97, kiedy naprawdę Kaiserslautern awansowało z drugiej Bundesligi i zrobili Misza, to mu napisałem, zaczynam się uczyć składu Górnika i trzymam kciuki, mówię, bo wygrywacie wszystko. Notabene gustowny garnitur Damiana. Dziękuję. Komunia dzisiaj, czy co? Jeszcze nie mam dzieci swoich. Aha. Także... Nie swoich też nie masz. Nie swoich. Dziwne pytanie. Rozmawialiśmy na ten temat, ja późno zaczynałem, ja w wieku 18 dopiero zacząłem profesjonalnie. A co wcześniej robiłeś? Grałem w kapeli góralskiej. Tak? Zobacz, zupełnie przypadkowo to mamy, to opowiedz coś. Trafiłem do Legii, zacząłem trenować codziennie. Wcześniej grałem w weekendy. Który ty jesteś tutaj? Trzeci z prawej. Trzeci z prawej? Tak. Ja sobie tak w weekendy tak spędzałem, jak miałem czas, meczu juniorów nie było, to sobie grałem, śpiewałem. No. I coś, a ty chyba jeszcze w dodatku w Makowie podkreślałeś. Nie, to jest łatwo. Statystyki miałeś do... Nie, bo Makowie jest z tej kultury beskidzkiej i przyjeżdżałem zespoły właśnie też. Także ja tam... A ty, Tomek, który jesteś? Który? Trzeci, tak? Trzeci od prawej. Ja akurat domu na fortepianie. Piłuję to drewno tam właśnie, piłuję to drewno. Ile tych instrumentów przepiłowałeś, słuchaj? No, trochę. Stwierdziłeś, tak. Że nas nie stać, bo ale tam co koncert to przepiłowane skrzypce. Że jak chciałem jakieś dobre korki, tata nigdy mnie nie chciał dać, mówił, że to za drogie, a jak poszedłem skrzypce dużo więcej kosztują niż buty, to nie było problemu, żebym skrzypce czy gitarę dostał. Ja to samo. A buty nie, bo to trzeba tyle na to zapracować. No ale zobaczcie, ile jest jednak powiązań. Jest powtarzalność między... ruchu, zobacz. No, zobacz, no. To jest bardzo ważne, powtarzalność ruchu. Boisko też mówią, tak. Boisko, ale... Nie tylko na boisku powtarzalność ruchu jest ważna. Słuchajcie, tu między wami jest dużo takich wspólnych cech, bo Maków Podhalański, Łącko, tak? Ile tam jest kilometrów między... 80 będzie. Michał, zdejmij to już, bo myślą, że to nie kafe futbol jest. Ja to słuchaj, Beskidzkie, to słuchaj.